Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 139. farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie Sejm za szczepieniami przeciw grypie przez farmaceutów Stanowisko konsultanta w sprawie substytucji aptecznej Podejrzenie wady leku należy zgłosić do WIF GIF o ewidencji środków odurzających i psychotropowych w aptekach Dystrybutor marki Bioderma i zakaz reklamy aptek W minionym tygodniu Sejm rozpatrywał ustawę, która ma umożliwić farmaceutom kwalifikowanie pacjentów oraz wykonywanie szczepień przeciwko grypie. Szczepień osób dorosłych. Dyskusja w Sejmie na ten temat była krótka i w zasadzie nie było zastrzeżeń do tego punktu obrad. Jedynie poseł Mirosław Suchoń z Koalicji Obywatelskiej zwrócił przy tej okazji uwagę na problem dostępu do aptek w godzinach nocnych. Sugerował, by pacjenci mogli szczepić się w aptekach też poza godzinami ich standardowego funkcjonowania. W głosowaniu w Sejmie nad tym projektem za jego przyjęciem było 441 posłów, wstrzymało się od głosu 8, a 11 nie głosowało, żaden poseł nie był przeciwko. W minionym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska opublikowała na swojej stronie internetowej obszerne stanowisko konsultanta krajowego do spraw farmacji aptecznej doktor nauk farmaceutycznych Bożeny Grimlik. Stanowisko to dotyczy substytucji aptecznej leków o różnych formach uwalniania. A dokładnie chodzi tutaj o postacie leku o zmodyfikowanym, kontrolowanym, czy też przedłużonym uwalnianiu. Farmaceuci teraz częściej borykają się bowiem z dylematami zamian tego typu leków, szczególnie w sytuacji ich braku w aptekach lub braku dostaw do aptek. Stanowisko to zostało wydane na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej, a konsultant krajowa omawia w nim ogólne zasady substytucji leków o zmodyfikowanym uwalnianiu, ale też skupia się na konkretnych przypadkach. Mowa tutaj o zamianach m.in. takich leków jak Asamax na Pentase, Teospirex Retard na Ophelin Long, czy Cardura XL na Doxar XL. Te przykłady i jeszcze kilka innych są opisane w tym stanowisku, a te stanowisko oczywiście można znaleźć na stronie portalu M. G.R. .farm, do czego oczywiście zachęcam. W minionym tygodniu Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat, w którym przypomniał, że wszelkie przypadki podejrzenia niespełnienia norm jakościowych przez produkty lecznicze lub wyroby medyczne należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Komunikat ten Śląski WIF wydał dlatego, że pojawiają się sygnały od hurtowni farmaceutycznych z tego województwa, województwa Śląskiego, że apteki oddają do hurtowni leki właśnie z podejrzeniem wad jakościowych. Tymczasem powinny to zgłaszać do WIF. Przepisy bowiem jasno mówią, że do WIF należy zgłaszać wszystkie przypadki, nawet podejrzenia braku spełnienia przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny ustalonych dla niego wymagań jakościowych. Obowiązek ten zresztą dotyczy nie tylko aptek, ale też lekarzy, pielęgniarek, dentystów, ratowników medycznych, podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców i importerów. Jednocześnie Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wskazuje, że w przypadku wystąpienia podejrzenia, że produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, niedopuszczalnym jest dokonywanie zwrotu tego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do hurtowni farmaceutycznej w ramach reklamacji. Główny inspektor farmaceutyczny na wniosek naczelnej Izby aptekarskiej odniósł się do kwestii prowadzenia ewidencji przez aptekę środków odurzających i narkotycznych z grupy 1N i 2P. Otóż przepisy aktualnie dopuszczają możliwość prowadzenia tego typu ewidencji w formie elektronicznej, pod warunkiem, że jest ona prowadzona za pomocą systemu komputerowego gwarantującego, że żadne zapisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane. Poza tym apteka musi. Co dwa tygodnie wykonywać ich wydruki papierowe. Naczelna Izba Aptekarska zwróciła uwagę na problematyczność właśnie tych wydruków, dlatego że przepisy jednoznacznie nie wskazują, czy wydrukowane muszą być wszystkie stany magazynowe wszystkich substancji z grupy 1N i 2P, które kiedykolwiek apteka posiadała, czy tylko te, które w tym dwutygodniowym okresie czasu znajdowały się u niej na magazynie i mi prowadziła obrót. W ocenie naczelnej Izby Aptekarskiej ta niejednoznaczność interpretacji skutkuje tym, że apteki muszą co dwa tygodnie drukować nawet kilkanaście kartek A4. GIF odniósł się do tej kwestii, wskazując, że ewidencja powinna umożliwić prześledzenie drogi środka odurzającego lub psychotropowego z grup 1N i 2P od jego nabycia do dostarczenia. Chodzi tutaj również o dostarczenie do przedsiębiorcy dokonującego zniszczenia preparatów przeterminowanych, zepsutych czy Uszkodzonych. W przypadku prowadzenia wyżej wspomnianej ewidencji w postaci elektronicznej należy zachować identyczny zakres danych, co oznacza, że wydruki z ewidencji również powinny umożliwiać prześledzenie obrotu produktem, tak aby substancja kontrolowana nie znikała z ewidencji, dopóki apteka lub punkt apteczny ma obowiązek posiadania dokumentu stanowiącego podstawę jej wydania lub dostarczenia. W minionym tygodniu w portalu mdr.com opisywaliśmy bardzo ciekawe postępowania, jakie inspekcja farmaceutyczna prowadziła wobec dystrybutora marki kosmetyków Bioderma. Otóż pod koniec ubiegłego roku na stronie internetowej tej marki pojawiła się informacja o promocji, polegającej na tym, że przy zakupie określonego produktu można było w prezencie otrzymać inny produkt lub zestaw produktów. Przy tej promocji na tej stronie internetowej pojawiła się też lista m.in. aptek z całej Polski, w których można było te promocje zrealizować i to właśnie do tej listy mieli zastrzeżenia niektórzy inspektorzy farmaceutyczni. W rezultacie w trzech województwach wszczęto postępowania w sprawie możliwego naruszenia zakazu reklamy aptek przez dystrybutora marki Bioderma. W Krakowie WIF w swoje postępowanie umorzył, uznając, że zakaz nie został naruszony. W Gdańsku uznał, że zakaz naruszono i nałożył karę na dystrybutora marki Bioderma w wysokości 3000 zł. Podobną decyzję podjął także Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi, który nałożył na dystrybutora marki Bioderma karę w wysokości 38 tysięcy złotych. Zarówno Łódzki, jak i Gdański wojewódzki inspektor farmaceutyczny uznali, że umieszczenie listy aptek z ich województw na stronie informującej o pewnego rodzaju promocji na kosmetyki tak naprawdę stanowiło reklamę tych aptek, dlatego że zachęcało do wizyty w tych aptekach, a tym samym do zwiększenia obrotów tych konkretnych aptek. Co ciekawe, w sprawie wypowiedział się też główny inspektor farmaceutyczny w ramach postępowania odwoławczego od decyzji Gdańskiego inspektora farmaceutycznego no i Główny Inspektor Farmaceutyczny to postępowanie umorzył i uchylił karę dla dystrybutora marki Bioderma. GIF stwierdził bowiem, że w tej sytuacji wcale nie doszło do naruszenia zakazu reklamy aptek. GIF uznał, że na liście, powiem, znajdowały się apteki z całej Polski i żadna z nich nie była faworyzowana. Poza tym na liście tej znajdowały się tylko dopuszczalne informacje o nazwie i lokalizacji apteki. Trudno też przyjąć, by nadrzędnym zamiarem strony było zwiększenie obrotów aptek, bowiem materiał reklamowy nie odnosił się do produktów leczniczych, wyrobów medycznych czy też środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a jedynie do produktów kosmetycznych dopuszczonych warunkowo do obrotu w aptekach na mocy artykułu 86 ust. 8 ustawy prawa farmaceutyczne. Z tego względu w ocenie GIF stronie nie można przepisać zamiaru zachęcenia konsumentów do skorzystania z oferty aptek, a jedynie zamiar udostępnienia informacji o miejscach, w których mogą nabyć kosmetyki marki Bioderma stwierdził GIF. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm. Tradycyjnie też zachęcam do prenumeraty naszego magazynu, dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu magazynem w Polsce. Ma aż 120 stron, a za jego roczną, drukowaną prenumeratę można zyskać nawet 12 punktów edukacyjnych. Ja serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.